Cześć, witajcie z tej strony Jacob. Moi drodzy, dawno tego nie było, więc postanowiłem zrobić mały giveaway, czyli oddaję wam 5 kart. Tak, zasady są proste i konkurs w sumie też. No, kogo można zdobyć? Jak widzicie, Inform Lima, potem Aguero, David Silva, Chiellini oraz Casillas. Ale jak to będzie losowane? Moi drodzy, będzie 5 osób, które znajdą się właśnie w posiadaniu jednego z tych graczy, świetnych graczy, każdy z nich jest naprawdę wybitny w Ultimate Team i strzela bramki, świetnie broni albo genialnie podaje. Albo wszystko naraz. Oczywiście, dobra, no to może bez zbędnego, bez zbędnego owijania bawełnę. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Po prostu napisać komentarz, obojętnie jaki, bo i tak to nie będzie miało znaczenia. Nic więcej nie musicie robić, nie namawiam was do oczywiście dawania łapek czy subskrypcji, bo to jest bez sensu. No, to tyle, a jak to będę losował? Będzie strona Losuj YouTube, jest taka losuj.ity. Ja tam sobie ustawię i powiedzmy ten filmik wyświetla się w czwartek. Tak, on jest w czwartek. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się zrenderować i te sprawy. Jeżeli nie będzie w czwartek, to w piątek maksymalnie. Ale raczej właśnie w piątek wyląduje. I tak, słuchajcie, w niedzielę nagram losowanie całe. Będzie pokazywane, jak każdego wybieram spośród tych osób, żeby nikt mi nie zarzucił oszustwa żadnego. I w poniedziałek udostępnię i każdy, kto zostanie wylosowany, będzie musiał się zgłosić. Jeżeli ktoś się nie zgłosi, a został wylosowany, to ta karta przepada. Koniec. Jeżeli ktoś nie potrafi dopilnować swojego interesu, to już nie moja wina. Okej, no to tyle. Zapraszam was, aha, jeszcze jedną, bardzo ważna rzecz. Zacznijmy od losowania Limy. Potem idzie Chiellini, potem pójdzie Aguero, potem Silva, a potem Casillas. Żeby było po prostu równo, możemy nawet sobie zrobić tak, patrzcie się. O, 84, 87, 88, 89. Oczywiście totalnie na swoich pozycjach, ale pójdzie 81, 84, 87, 88, 89. No. Najwięcej warty jest Casillas, potem Aguero, potem Silva, potem Chiellini i Lima. Chyba jakoś tak to idzie. Nieważne, mam nadzieję, że chociaż będziecie, że konkurs wam się spodoba. Dawno go nie robiłem, a jeżeli będzie dobry odbiór, dużo was zabierze udziału, to na pewno na tym nie poprzestaniemy, a może kiedyś na jakieś nagrody rzeczowe? Zobaczymy. Tak czy jak zapraszam was bardzo do jeszcze raz zabrania udziału w konkursie. Koniec ode mnie i bierzcie udział, do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!